Małgorzatki nie poświęcę. Wiecie, myślę, że deski wystarczą. Idziemy. Niegrzeczna owca. Mówiłem chyba, że masz... Elvis? A powiedz, po co ci owce? Sam? Penny, bo ja obiecałem Normanowi, że się nimi zaopiekuję. Bardzo pięknie, ale nie możesz ich tu trzymać. I co będzie, jak się kapitan dowie? No to chyba mam kłopot. I widzisz, Dilis, nie tylko mus zna się na przetrwaniu w ciężkich warunkach. Słuchajcie, nie mamy już czym palić. Jak zgaśnie ognisko, wszyscy zamarzniemy. Może w autobusie coś się jeszcze znajdzie. Trevor, patrz, co ja tu mam. Spalisz to? Jasne. Bardzo ci dziękuję. Autobus! Jesteśmy na jeziorze. Przez to ognisko lód zaczął pękać. Wszyscy na brzeg! Szybko! Na brzeg! Ale w autobusie zostało moje ukochane zdjęcie Normanka! Kobieto, nie mamy gdzie się schować i nie mamy ognia! Jeśli mus nie sprowadzi szybko pomocy, dość marnie to widzę. Halo, na pomoc! Autobus wypadł z drogi, musicie przyjechać szybko! A niech mnie węże pokąsają. Autobus Trevora wypadł z drogi. Trevor ma problem z autobusem. Pasażerowie potrzebują pomocy. Kiedy ktoś po nas przyjedzie, tato? Już niedługo. Słyszycie? Chyba jadą! Patrzcie, strażak sam! Elvis, wszyscy mają zachować bezpieczną odległość. Penny, będziemy holować, dam znać kiedy. Trzymać się jak najdalej od jeziora. Włączaj wyciągarkę! Penny, myślę, że powinnaś się trochę wycofać. Racja, już się robi. Mamy dziurę. Pewnie wpadliśmy na skałę. Tak, Penny, masz rację. Wskakujmy lepiej na Neptuna. I to szybko. No a gdzie Neptun? Tam, patrzcie! Elvis, weź proszę wiadro i zacznij wybierać wodę, dobra? Ja spróbuję wezwać pomoc. O nie. Hej, Charlie, zapal flarę. Proszę, wcale nie mamy dzisiaj tak dużo roboty. Miło, co? Znalazła się nawet chwila na pyszną malinową... O, a niech mnie i znowu wykrakałem. Kolejne kłopoty na kutrze. Wyobraź sobie, zgubili Neptuna. To ci dopiero. Sam bierz pompę i natychmiast jedź na nabrzeże. Zawiadomię Toma, niech weźmie helikopter. Spotkacie się na miejscu. Tak jest. Tak, czułem, że Norman Price na morzu równa się katastrofa. Mamo, czy my utoniemy? Synku, nie żartuj! Strażak sam na pewno nas uratuje! Ja nic nie zrobiłem! Penny, Elvis, zacznijcie wypompowywać wodę! Ja lecę do Neptuna! Cześć, Sam! Bracie, dzięki, że tak szybko dotarłeś. Cieszę się, że nic wam nie jest. Wskakujcie do mnie. Chodź, chodź, Mandy. Ty pierwsza. Wskakuj, Norman. Dilis, ostrożnie. Penny, teraz ty. Elvis, słuchaj, dasz radę pompować aż do brzegu? Tak jest, kapitanie.
Halo, halo, szefie? Wszyscy bezpieczni, płyniemy do brzegu. Płyniemy sobie? Prosto w paszczę potwora! O, niedobrze! Hej, słyszeliście? Potwór jest dokładnie pod nami! O, Trevor! Spokojnie! O, Sara, słuchaj, kochanie, tak brzmiał ten twój potwór? I co? Sarę kompletnie sparaliżowało! Już ona dobrze wie, co słyszała! James! O, o nie! Słuchaj mnie uważnie, w domku mam nadajnik radiowy. Wezwij strażaka Sama. No dobrze, moi drodzy, zachowujemy spokój. Strażak Sam pojawi się dosłownie lada chwilę. Pływają na pomoście po jeziorze, a pod nimi potwór z Ponty Pandynes. Uwaga! Ludzie dryfują na pomoście po jeziorze, a do tego ściga ich straszliwy potwór. Penny, przywiążesz drugi koniec liny do pomostu, jasne? Już się robi! Nic się nie bójcie! Strażak Sam za chwilę przyciągnie was do brzegu! Penny, Merkury nie daje rady! Nie wiem, co się dzieje. Czemu ten pomost nie płynie? Elvis, trzymaj linę. Muszę zejść pod wodę. Nie! Straszny potwór! Sam, ciągnij! No ale gdzie jest Penny? Sam, Tom, mamy problem z uciekającym pociągiem. Lećcie na stację jak najszybciej, zrozumiano? Powtarzam, jak najszybciej się da. W pociągu jest Helen i Mandy. Nic się nie martw, raz, dwa go zatrzymamy. Uwielbiam jeździć pociągiem. Tom, ale nuda. Nudne drzewa, nudna trawa. Co ty tak ciągle marudzisz? Przecież jest ekstra. O, maluch! Co tak krzyczysz, skarbeńku? Bo maluch prowadzi pociąg, mamo. Przestań, co ty znowu wymyślasz? Nie wierzysz? To sama sobie zobacz. Co? A gdzie jest Gareth? A niech mnie pies prowadzi pociąg. No cóż, miejmy nadzieję, że wie, co robi. Ty powiedziałeś, że pies prowadzi pociąg? I skończyła się nuda. Tom, Sam, jak dobrze, że tak szybko. Pośpieszcie się! Musicie zatrzymać pociąg, zanim się skończą tory! Już się robi, panie Gareth! Sam, wskakuj, lecimy! O, ależ mam zawroty! Patrzcie! Nareszcie! Tom, Thomas, leci do nas helikopterem! Ale numer opuszcza kogoś w obrzęży! O, przecież to strażak Sam! Jadźcie! Ah!
cześć, maluchu. Dlaczego nic nie mówiłeś, że umiesz prowadzić? O rany, ten Sam to jest dzielny. O, całe szczęście, że nasz Sam jest szybki jak błyskawica. Hurra, strażak, Sam jest najlepszy. Najlepszy to jest maluch. Brawa dla malucha, hurra. Super było, wiesz? Pociągi wcale nie są nudne. Mamo, pojedźmy jutro, proszę. I już po wszystkim. Mamy dla pana, kapitanie, prezent od naszego maszynisty. Eju, po co ja to zrobiłam? No i co dalej? Niewiele brakowało, co? Ale ty jesteś odważny. Tak się strasznie bałam, dziękuję. Wiesz, sytuacja nie wygląda najlepiej. Jak to? A także ja sobie stąd spokojnie zejdę. Ale niestety nie dam rady zabrać cię ze sobą. Nie? Ale jak to? No, dzieci, pora wracać. Nie wiecie może, gdzie jest Mandy? Mandy! Mandy Flat! Proszę pani, bo ona powiedziała, że chce się wspinać na wielką górę. Nie wiem, może ona tam poszła. A niech mnie. Myślę, że trzeba wezwać Sama. W takim razie ja wracam po niego do miasta. Mandy Flat zaginęła gdzieś w okolicach Wielkiej Góry. Mandy Flat zaginęła gdzieś w okolicach Wielkiej Góry. Tam gdzieś na Wielkiej Górze zgubiło się dziecko! Przyjąłem! Na razie nic nie widzę, Sam! Na pomoc! Ratunku! Spokojnie! Za chwilę was ściągniemy! Znalazłem ich. Są na północnej ścianie. Dobra, już lecę! Tom, opuść podwójną uprząż. Dzięki, widzimy się na dole. Miałaś szczęście, mała, nic ci się nie stało. Ale myślę, że chyba nie powinnaś jeszcze wychodzić sama w góry. Góry są naprawdę bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Ja wiem, przepraszam. Po prostu strasznie, tak strasznie chciałam się dziś wspinać. Wiem, ale chyba jeszcze troszkę powinnaś poćwiczyć. Dobrze, obiecuję. Nic się nie martw, zobaczysz. Jeszcze wejdziesz na sam szczyt. Jeśli chcesz, z przyjemnością wszystkiego cię nauczę. Jestem do usług. Poważnie? Dzięki. Jak dobrze, że nikomu się nic nie stało. I znowu mus się wykazał i jest super wielkim bohaterem. Ja nie żartuj, nie dałem rady pomóc Mandy. Zajmiemy się tą plamą. Nic się nie martw. Zbiera nam się publiczność. Hej, mamo, patrz, prawda, że super dekoracje? Cudownie, cudownie, kochani. Ślicznie się dzisiaj spisaliście. No tak, zdecydowanie robi wrażenie. O raju, ostatni raz widziałem takie cacko, jak byłem mały. Popatrz, kochanie, to jest parowóz. Ogień? Nie, kochanie, nie ogień, para. Ogień! Czy ja słyszałem ogień? Ludzie, pali się! Wielkie nieba! Jeśli wieża się zawali, zgniecie lokomotywę! Cofnąć się wszyscy! Dzwonię po strażaka Sama! Co takiego? Pożar na stacji kolejowej? Wszyscy uwaga! Pożar na stacji kolejowej! Okej, kochani, zachować spokój. Nie jest dobrze. Pali się wieża, jeśli się zawali, niewiele zostanie z lokomotywy.
Elvis, szybko bierz gaśnicę i pędź. Penny, wskakuj w Wenus, będziemy holować pociąg. Tak jest, już się robi. Halo, proszę, odsuńcie się. Nigdzie mi nie uciekajcie. Penny, odjeżdżaj powoli. Tak jest, świetnie. Sam, ugasiłem pożar, ale wieża zaraz poleci. O, tyle ciężkiej pracy. No już, tato. Parowóz cały i zdrowy. Penny zdążyła go odholować w ostatnim momencie. Dziękuję. I tobie też dziękuję, maleństwo. Gdyby nie ty, wszystko by się spaliło. Sam, skoro lokomotywa jest w porządku, to możemy się przejechać, dziadku? Obawiam się, że nic z tego. Kocioł nie zdążył się do końca napełnić. Jaka wielkość. Innym razem. Chwila. Elvis chyba ma pomysł. Potrzebujemy wody, tak? A kto ma wodę? Jupiter! Ale genialny pomysł! To prawda, genialny! W takim razie z tego...